Założyłem kanał Masny Bolo, oczywiście nie będę tam nagrywał takie coś jak Masno Gang, po prostu będę robił tam rzeczy, które nie nagrywam na kanale Bolek. Będą tam na przykład jakieś kawałki, może też vlogi, może coś o Berlinie, wszystko co nie pasuje tak do niemieckiego rapu. Nie chcę was męczyć rzeczami, które was nie interesują i nie chcę oczywiście tracić widzów, dlatego jeżeli chcesz też inne rzeczy zobaczyć, możesz wejść na drugi kanał Masny Bolo. Link w opisie. Siema, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Bolek. Przez to, że ostatni odcinek Slang w niemieckim rapie wam się tak podobał, pomyślałem se, tamam, ich mam zweiten Teil davon. No i zaczynamy z pierwszym słowem, tamam. Tamam pochodzi z tureckiego i oznacza tyle jak okej, w porządku, już jest gotowe lub ustalone. Czasami typy mi piszą, że moje tłumaczenia są złe, ale często bywa tak, że w niemieckim lub tureckim języku te słowa w polskim nie istnieją. Dlatego tłumaczę te słowa tak, jakbyście byli w tej sytuacji. Dyga, mogę pożyczyć samochód na chwilę? Ta mam, ale uważaj. Ta mam. Dyga. Dyga lub dyka to nie znaczy gruby, to oznacza po prostu bracie, ziomuś. Stary w tym stylu. Co jest dyga? Stary, nie mam para. Para pochodzi z tureckiego i oznacza tyle jak hajs, pieniądze. Na hajs mówi się też shine, czasta, mus, szota, cash, paty, aszy i tak dalej. Pierdolę prada, wolę para. Halas, jakie para, nadal mieszkasz u rodziców. Halas pochodzi z arabskiego i oznacza tyle jak przestań, kończ. Dziękuję za oglądanie, jeżeli ci się ten film spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i followuj mnie na Instagramie bezorol33k i nie zapomnij subskrybować mój drugi kanał, który jest również w opisie, pierwszy link.